jak ty się czujesz? Marnie się czuję. Musimy go trochę rozweselić. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w klubie imienia Aliny Pert-Grabowskiej, siedzibie Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Nasz dzisiejszy gość, pan Tomasz Jastrun, jest poetą, felietonistą, autorem wielu książek. Jego rodzicami byli wybitni pisarze Mieczysława Buczkówna i Mieczysław Jastrun. Wielu z Państwa tutaj obecnych zna od lat naszego dzisiejszego autora i jego twórczość. A miejsce, w którym się znajdujemy, upoważnia nas i ośmiela do przypomnienia tych lat życia i twórczości Tomasza Jastruna, które przypadły na przełom sierpnia 1980 roku, wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, stanu wojennego, trudnych i szarych lat 80. prowadzących do przełomu i wiosny ludów 1989 roku. Wiersze te nabierają dzisiaj nowego, szczególnego znaczenia, przypominając o nie tak w końcu dawnych czasach, jednak heroicznych i bohaterskich. Bo nie tylko pytania, co dziś oznacza pamięć o tamtych czasach, ale także te inne, powtarzane w ostatnich latach po wielokroć, co zrobiliśmy z naszą wolnością, zadajemy sobie i dzisiaj, zaskoczeni, na nowo zaskoczeni. Może po dzisiejszym wieczorze znajdziemy więcej słów, by sformułować odpowiedź. Mam dosyć taki ambiwalentny stosunek do tego, co wtedy napisałem. To znaczy, to nie są przykład wiersze, które ja drukuję w jakichś wyborach wierszy. A jeżeli to z tych kilkudziesięciu, ja bardzo byłem płodnym wtedy, jak ktoś złośliwie powiedział, autorem wierszy politycznych. Bardzo byłem płodny, tak. To jeżeli 2-3 użyję z tej całej twórczości w jakimś wyborze, to jest dobrze. To znaczy, one mi przestały jakby żyć i też mam do nich artystyczne różne pretensje, że są uproszczone, tak jak zwykle wiersze walki i że brakuje tam czegoś w poezji, co dla mnie jest ważne. Ja jednak jestem głównie poetą lirycznym tak naprawdę. Wtedy, kiedy jestem poetą, bo jestem rzadko poetą ostatnio, ale kiedy jestem, to jestem poetą lirycznym i ta polityka mi weszła z powodu polskiej historii, która taka jest, że nawet jak ktoś jest lirykiem, to zaczyna pisać wiersze polityczne, bo w takiej rzeczywistości żyjemy. Na pewno tamten okres był dla mnie ogromnie ważny i poruszający, dlatego że były ogromne emocje. Młodzieńcze jeszcze właściwie prawie, byliśmy wtedy młodzi. I myślę, że było to poczucie wspólnej sprawy, coś, co jest takie niezwykle ważne. Wspólnej sprawy, że walczymy o prawdę, o sprawiedliwość, o takie podstawowe rzeczy. I było to poczucie wspólnoty, takie ładne bardzo. Tego mi chyba najbardziej szkoda, żeśmy to jakoś stracili. Wpadłem na taki pomysł, który kontynuuję do dzisiaj. Nie jest on specjalnie oryginalny, ale ja go sobie cenię, że pisarz, artysta powinien z nieszczęść, z problemów czynić temat. To jest jak z tego genialnego wiersza Norwida, Fatum, jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka. Wlepiło weń fatalne oczy. Ja się wtedy rzeczywiście tego nauczyłem, że to jest najlepsze lekarstwo na ból własnej duszy, prawda? Ale też, że z tego coś potem zostaje. I w jakimś sensie całe moje pisanie potem do Kultury Paryskiej, do Rzeczpospolitej, do Newsweeka, do Wprost, nawet teraz do Przeglądu, gdzie tak już jestem tak trochę na boku, prawda, czy do nawet zapisywania swoich różnych stanów wstydliwych na blogu moim, to jest też właśnie kontynuacja tego, dawania świadectwa swoim stanom, ale też przy okazji opisywania rzeczywistości. I robiłem to wtedy głównie w poezji, w tych latach 80., ale nie tylko. Są też moje reportaże, tak jak ten ze Stoczni. I
W jakim sensie można powiedzieć, że używaliśmy wtedy wszelkich możliwych gatunków literackich. Ja też przecież robiłem pismo Wezwanie Podziemne, gdzie robiłem dużo wywiadów, jakichś takich reportaży, no więc właściwie te wszystkie, tam gdzie słowo mogło być użyte, to Państwo pamiętacie, no to ono było używane w tej walce z reżimem, który nam się wydawał wtedy o wiele bardziej krwawy i okropny, niż się nam wydaje chyba teraz po latach. Teraz ja to, na to patrzę trochę bardziej wyrozumiale i łagodnie, też dlatego, no, że mamy nowe potwory i nowe dramaty, więc te dawne potwory zawsze więdną w obecności potworów nowych, prawda, które się wydają 100 razy gorsze. Wieża. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Owczarzu, który idziesz z nożem, zmiłuj się nad barankiem. Nie ma już baranka, ślad zaginął po owczarzu. Nóż przechodzi z rąk do rąk, jak cegła na budowie. I oto stoi ukończona wieża Babel. W każdym oknie pytanie bez odpowiedzi, w każdym braku odpowiedzi człowiek. To nie jest wiersz polityczny, jak Państwo widzicie, i może dobrze. Teraz nasza gramatyka, to już jest marzec 82 roku. To jest rzeczywiście bardzo polityczny wiersz, oparty na polskiej gramatyce. Trochę o nim zapomniałem, ale teraz przypomniałem, że go kiedyś napisałem. Nasza gramatyka. Mianownik, kto wpadł? Dopełniacz, kogo już nie ma wśród nas. Celownik prosto w twarz. Biernych jest wielu, są narzędziem w ręku oprawcy. Miejsce nad Wisłą, której złamano kręgosłup. Zdławiony krzyk i nasze ręce na wpół sparaliżowane w zbyt trudnej, jak na jedno życie, gramatyce, wśród strasznych przypadków, trybów bezlitosnych i słów zwyrwanych z wyrwaną zawleczką. No więc tak, rzeczywiście on jest za bardzo dramatyczny dla mnie w tej chwili, chociaż może w tym jest też jakieś tutaj te straszne przypadki, to też z uśmiechem to mówię, ale tak myśmy rzeczywiście wtedy przeżywali ten czas. Myśmy go przeżywali w kategoriach ostatecznych jednak i wojennych. Czego już co dzisiaj jest dosyć trudne, mi się wydaje, zrozumieć, ale co ja czuję całym sobą, że tak było, prawda? Za 5 minut wybiegnę z domu w mroźną noc. Nie wróciłem do dziś, chociaż mija rok. Ten rok nie mija. To my go omijamy, gdy leży w poprzek, jak zrąbany krzyż. No właśnie, tutaj już mój komentarz. Bardzo wiele w tych wierszach było takich religijnych akcentów mocnych. Wtedy rzeczywiście mieliśmy poczucie, że religia jest po naszej stronie, to znaczy Kościół jest po naszej stronie. Bardzo to było mocne poczucie, dokumentowane są w różny sposób, prawda? I stąd w tych moich wierszach, mimo że ja nie jestem człowiekiem wierzącym ani religijnym, ale jakby to sposób naturalny, jako część kultury naszej, myślenia, pomijając te wszystkie spotkania, które ja miałem w podziemiach kościołów, prawda, no to wszystko daje tym wierszom taki wymiar też nawiązań religijnych, które czasami mogą się teraz wydawać ponad miarę, to znaczy nie zawsze to jest może taktowne, no tak wobec religii, ale tak to teraz odczuwam wtedy. Wtedy to czułem inaczej. Przybyło ich 4 w środku nocy. Jeden w mundurze, jeden z łomem, 2 z uśmiechem. Gdzie jest mąż? Rozbiegli się po pokojach. Zmrozili oddech śpiącego dziecka. Rozkołysali zasłonę, potem usiedli i czekali na mnie. 4 aniołów komunizmu z czarnymi podniebieniami. Uśmiechnąłem się dlatego, że ten wiersz został odczytany przez 2 śledczych na przesłuchaniu. I jak doszli do tych czarnych podniebień, to spojrzeli na mnie rzeczywiście oczami morderców. Myślałem, że mnie tam ukatrupią. Te czarne podniebienia zrobiły rzeczywiście wrażenie. Ale to świetnie pamiętam, to było na Rakowieckiej. Taka scena
właściwie dopełniająca jakby ten wiersz. Natomiast oczywiście no, ten wiersz jest wzięty z życia, no tak dokładnie było w moim mieszkaniu. Była tylko jedna scena, która mi się już w wierszu nie mieściła, która była bardzo znamienna i ważna. Mianowicie oni tam na mnie czekali, dziecko spało, żona poszła do pokoju dziecka i zobaczyła, że stoi tam łom w pokoju dziecka. Więc wyniosła go, pytając, co to jest. Oni się okropnie spieszyli, powiedzieli, że to było potrzebne do samochodu. Dla mnie był to znak, że to jednak nie jest Kambodża i że to nie będzie tak okrutne i straszne, jak nam się być może wydaje, bo to był dla nich duży problem, ten łom taki moralny. Ja nie wiem, czy współcześni nasi przeciwnicy mają takie moralne wątpliwości. Gdy brali z sąsiedniej kamienicy robotnika, mówił: historia wam tego nie wybaczy, lecz oni go nie słuchali. Słyszało dziecko stojące na schodach. Założyli mu kajdanki, ich było czterech, on był jeden. Tysiące ludzi obok parzyło herbatę i padał grudniowy śnieg. My, którzy już znamy względność rzeczy i pojęć, wiemy, że wiele jest historii. Jedną napisze nasz sąsiad Szpicel. My zaś będziemy tylko mierzwą myślącą rozrzuconą po polach, na którą wysypią czerwony gruz, wyleją asfalt i beton. Tam kiedyś dziecko, jeżeli zdąży, zbuduje z potasowanych kart wysoki dom. No tutaj ten wiersz jest takim wierszem paradoksalnym, bo okazuje się, że zagrożenia mogą jeszcze płynąć z innych jakby źródeł, z nas samych po latach, że potwory wyłażą też z nas, a nie są z zewnątrz. Mi się wydaje, że to, co się teraz w Polsce dzieje, to jest takim niezwykłym przykładem najazdu barbarzyńców od wewnątrz, prawda? I wtedy pisząc ten wiersz, to mi do głowy by nie przyszło coś takiego, że to jest możliwe, bo jak Państwo wiecie, co do przyszłości jest taka jedna cudowna maksyma, że zawsze inaczej niż myślimy, że będzie. I że nie da się właściwie niczego przewidzieć, co można potraktować właściwie dosyć optymistycznie teraz. Ale widać ten rzeczywiście dramatyzm odczuwania tamtego czasu przez nas, jakby ponad, trudno powiedzieć, że ponad miarę, prawda? Znaczy teraz po latach może się tak wydawać, ale to się wydawało rzeczywiście adekwatne i jakoś ostateczne, to co się działo. Może to wynikało z tego, że jednak to wszystko, co się stało wtedy w Polsce, myślę o Solidarności, że to właśnie nie miało prawa się wydarzyć. To był jakiś rodzaj cudu historycznego, prawda? A zamordowany cud to jest okropna rzecz. To rzeczywiście jest nie do zniesienia, jak się morduje coś tak niezwykłego, prawda? Więc tutaj tłumaczę też siebie i nas wszystkich, że stąd ta skala wydarzenia wydawała się apokaliptyczna, chociaż jak teraz na to popatrzeć, to w porównaniu z Chile, Argentyną i innymi krajami było to wszystko bardzo elegancko i delikatnie przeprowadzone. Jest klimat pewnego patosu i no, był wtedy patos również, ale ja pamiętam związaną z Tomkiem scenę dość zabawną, bo pamiętam, że bardzo chciał być internowany i nie był, a się ukrywał u nas w domu. Pamiętasz, Tomku? No, ale w końcu mnie internowali. No. I było tak, że chodziliśmy wtedy, tak jak i teraz, do czytelnika wszyscy i tam się spotykaliśmy. No i mieliśmy się spotkać w czytelniku i Tomek odwoził mnie małym Fiatem i mówił do mnie, żebym zapisywała numery, bo nas śledzą. A ja myślałam, że jemu się wydaje, że nas śledzą i nie uwierzyłam. Weszłam do czytelnika i wtedy się okazało, że rzeczywiście coś się wydarzyło. Ja nie wiedziałam, wróciłam do domu. Przyszła Ania Bolecka do mnie i powiedziała: słuchaj, przed czytelnikiem Tomka wzięli, ujęto go, a ponieważ miał opinię karateki,
to przygotowała się brygada antyterrorystyczna i nie wiem, czy 6, czy 8. No ale, ale tak było. Kajdanki w każdym razie. No tak. W każdym razie jeszcze jedna rzecz była taka mianowicie, że ja udawałam, że on się nie ukrywa, bo przyszła Ubecja i pytała mnie, czy się ukrywa poeta. Mówię, że nie, się nie ukrywa. Po prostu ma remont w domu i nie ma gdzie mieszkać, więc tutaj mieszka. Nie zrobili rewizji. Gdyby zrobili, to może bym, no nie wiem, też wylądowała w internacie, ponieważ matryce wezwania, pisma, o którym Tomek mówił, były w biurku, w szufladzie mojego męża. Więc tak to było. W tych dziennikach ja mam to wszystko opisane i jeszcze mam jedną historię taką, kiedy twój syn mały powiedział ci: lepiej się zgłoś, bo cię tylko internują, a jak się nie zgłosisz, to cię aresztują. I pamiętasz? No, miałem do niego straszny żart, no, który mi no właściwie dopiero teraz mi minął, no, że mnie tak osłabia. Poeci, którzy wyjechali, na granitowej ścianie obcego języka piszą swoje szelesty i szepty. Na wyspie Świętego Ludwika przymierzają stopy do śladów sprzed wieku, myślą. Coraz dalej ta śmieszna prowincja. Myślą, jakie to smutne. Oni tam się męczą. Kiedy szykują się do snu, zdejmują swój garb i kładą go obok łóżka, w zasięgu ręki. Świt znowu przylepia się do okien, dachy Paryża i ściany Nowego Jorku, a słowa niewyraźne i twarde jak kamienie. Ładnie. A jeszcze tutaj komentując to twoje spotkanie ze Służbą Bezpieczeństwa, to ja z kolei miałem odbicie tego, bo potem na przesłuchaniu mi mówili, no muszę przyznać, że niektórych znajomych pan ma nawet sympatycznie wyglądających. To był komplement dotyczący tak twojej urody. A ty powiedziałeś, że musiałeś długo wietrzyć, że ja musiałam długo wietrzyć mieszkanie po ich wyjściu. Nie, tak jest, jak się prowadzi dzienniki, to się wszystko pamięta. Siedzi tu od roku. Wyrzucono go z pracy. Jego żona coraz częściej płacze. Jego ojciec umiera. Jego żołnierze zastrzelili mu brata. Jego syna bito do nieprzytomności. Jego prawdą wstrzyknięto fenol i naftę. A jego ojczyzna? Co się stało z jego ojczyzną? Kiedy mnie wsadzili do tego obozu internowania, który zresztą był miejscem całkiem sympatycznym, to też tam właśnie pisałem takie, to właśnie nie były wiersze, takie kamyczki ze słów, takie notatki, i z tego się zrobił taki tomik jednak wierszy Biała Łąka, które są z takim zapisem pobytu tam w tym dziwnym miejscu, tak to mogę określić. No tutaj na przykład zaczynam taki wiersz: deska. Andrzej Gwiazda podarował mi deskę. Kto by przypuszczał, że tyle radości sprawi mi zwykła deska. Zrobię z niej półkę nad łóżkiem, postawię tam książkę jedyną, jaką mam. Tak zacznę budować od nowa świat. No także tutaj żeśmy byli wtedy razem jeszcze wszyscy. To też jest taki znak. Żołnierze dźwigają krzyże karabinów. Zamarza im ocet na wargach. Nikt nie poda im wody, nikt nie poda jadła. A gdy ktoś pyta, po co tu przyszli, bełkocą coś o rozkazach i że się boją. O zmroku palą ognie w żelaznych piecach, aby przepłoszyć polską noc o twarzy martwego brata. Matki żołnierzy siedzą przy żarnach, mielą godziny i kule różańca i do modlitwy składają dłonie na pustych brzuchach, które wydały Kaina i Abla. Ja
Ja po prostu rozumiem, że oni mnie nie lubili jednak bardzo, ci od kultury, czyli pułkownik Majchrowski i ta cała ekipa, bo uważała, że te wiersze, one rzeczywiście mogły robić wrażenie na ówczesnym czytelniku i rzeczywiście były dosyć uniwersalne. To uproszczenie, które tam jest w nich, takie uproszczenie intelektualno-polityczno-poetyckie, ono było, sprzyjało temu, żeby bardzo szeroki odbiór tych wierszy. I rzeczywiście ja miałem masę spotkań w jakichś mieszkaniach, w kościołach i ludzie ze wszystkich właśnie grup społecznych świetnie na to reagowali. Ale to jest zawsze jakaś cena, którą się za to płaci, za tego typu popularność, prawda? To nie mam złudzeń tutaj. Powinniśmy parę słów powiedzieć o pana współpracy z Jerzym Giedroyciem, o czym już mówił pan zresztą wielokrotnie publicznie. Natomiast owocem tej współpracy, Dziennik Zewnętrzny nie ukazał się chyba w książce, raczej nie, ale za to pod pseudonimem Smycz felietony Zukosa publikowane także po 1989 roku. Tutaj może bym kilka słów chyba mógł powiedzieć o tym moim pisaniu dla Giedroycia i no właśnie. Giedroyć mnie właśnie tak jakoś wyłapał w tej Polsce stanu wojennego. Nie wiedział, kto jest autorem tych tekstów, ale chciał je mieć u siebie. Ja wtedy drukowałem po pseudonimie Witold Harłam w Wezwaniu. I zresztą przez Marka Nowakowskiego, który potem chyba był mu przykro, że był pośrednikiem, bo Marek Nowakowski bardzo miał jakby potem inne poglądy niż większość z nas. Ja się tam stałem autorem kultury, no co jakieś w dużej mierze określiło moje życie na lata, to pisanie tam i to kontynuowanie tego pisania potem w innych pismach. Ale co ciekawe, ja byłem przez cały czas bardzo mocno atakowany, życzliwie często, przez wybitnych pisarzy, którzy uważali, że ja jestem zbyt pesymistyczny. To oczywiście najostrzej mnie krytykował Miłosz, który, jak nie wiem, czy Państwo wiecie, nie znosił polskiego pesymizmu i nawet Norwida z tego powodu trochę nie lubił, że był takim pesymistą i uważał, że to jest fatalna polska cecha i że nawet to było dla mnie wielki komplement, kiedy mi powiedział, że pan jakby tą cechę tutaj w Polsce bardzo rozwija i utrwala. Ale podobnie mi mówiła Szymborska, która czytała moje teksty, a również uważała, że są zbyt pesymistyczne, że to się nie opłaca, tak ciemno. Ty masz rację, ale to trzeba... No i to było kilka takich osób w końcu z Olimpu, które mi tak mówiły, ja się tym trochę jednak przejmowałem. To znaczy mój pesymizm wynika z mojej natury. To znaczy ja jestem depresyjny, zawsze byłem, czyli tu bardzo byłem polski akurat, prawda? Taki raczej ciemno widzący, czarnowic, prawda? I pisałem jakby no z sercem, ale również żołądkiem prawdopodobnie te teksty. One były bardzo ostre, gdy chodzi o ocenę tej Polski wolnej, ale bardzo się podobały Giedroyciowi, który myślał podobnie. Znaczy on się strasznie bał tego, co się teraz stało. I ja muszę powiedzieć, że się też tego strasznie bałem. Tak naprawdę cała ta moja krytyka tej polskości tego typu, to był właściwie lęk przed narodowo-katolicką Polską, którą właśnie w tej chwili mamy. Że ten potwór gdzieś tam mości sobie miejsce i nam zagraża. Ja pamiętam ostatnie moje spotkanie z Miłoszem, kiedy on mi powiedział, wie pan, byłem na Śląsku i trochę po Polsce pojeździłem i muszę panu powiedzieć, że z prawdziwym przerażeniem widzę, że może mieć pan rację, gdy chodzi o to ciemne widzenie Polski w najbliższej przyszłości. On zresztą był pierwszy, który tak odkrył na przykład rolę ojca dyrektora, który wtedy dopiero debiutował, prawda,
Pamiętam, że nawet miałem jakieś problemy w telewizji, bo wtedy prowadziłem program, gdzie on o tym ostro mówił. Więc ten mój pesymizm nagle... ale do tego ja oczywiście, słuchając tych głosów wielkich, próbowałem jednak się poprawić, to znaczy stać się bardziej optymistyczny. I w końcu mi się to po latach udało. I kiedy właściwie zacząłem pisać teksty, może nie bardzo optymistyczne, ale dosyć optymistyczne, no to stało się to wszystko, co się stało właśnie teraz. Więc uważam, że to jest jakaś wielka niesprawiedliwość, ale tak rzeczywiście było. To pisanie do kultury paryskiej to była rzeczywiście wielka przygoda mojego życia i można powiedzieć, że to trochę był zbieg okoliczności, ale też no, oko redaktora i to, że on w gruncie rzeczy myślał, znaczy ja myślałem podobnie jak on o Polsce. I dlatego on mnie bardzo bronił, mimo że tracił czytelników prawicowych bardzo szybko i tam spadała prenumerata, bo te moje teksty były bardzo takie antykonserwatywno-prawicowe i to niektórych drażniło w kulturze paryskiej. Drogi panie Tomku, chciałem przede wszystkim powiedzieć, że mówił pan nam takie rzeczy przykre o sobie i o czasach, które wtedy były, kiedy pan te wiersze pisał. I w pewnym momencie użył pan takich słów, jak niewiele ocalało po latach. A skąd pan o tym wie? A skąd pan wie o tym, że za 35 lat następnych, bo to chyba tyle minęło tamtym, nie okaże się w mniemaniu jakichś naszych następców, że są jakieś elementy tej twórczości, których w ogóle nie bierzemy pod uwagę, które wydają, o których nie wiemy, albo jeśli wiemy, to wydają nam się zupełnie nieważne, a one właśnie okażą się nadzwyczaj istotne. Tak zazwyczaj przecież się dzieje. Więc mogę tylko dodać, że ja też tak myślę, że tak mało ocalało z tamtych czasów, z tamtej twórczości. Ale też myślę, że może ja się mylę, ponieważ nie biorę pod uwagę tego, co nadejdzie. No i jest mi wtedy przykro. Ale zrobiło mi się też bardzo jakoś tak radośnie. Pan w pewnym momencie cytował tu nam Norwida, jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka. I ten wiersz ma przecież dalszy ciąg. Pan pozwoli, że ja go przytoczę. Lecz on odejrzał mu, jak gdy artysta mierzy swojego kształt modelu. Panie Tomku, miałem wrażenie, że artysta już trochę mierzy swojego kształt modelu. I to mnie bardzo cieszy i tego panu życzymy. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo państwu dziękuję za obecność, raz jeszcze za przeczytanie tekstów pana Tomasza Jastruna. Panie Tomaszu, wszystkiego dobrego życzymy panu. Dziękuję bardzo, bo to był pana pomysł. Znaczy ja na taki pomysł nie wpadł naprawdę, żeby tego typu spotkanie zrobić, a pan na taki pomysł wpadł i go zrealizował. Więc po prostu dziękuję panu serdecznie. Ja dziękuję. Dziękuję panu.